serdecznie w Ośrodku Kultury Górna w Galerii Sześciu Obrazów. Gościmy dzisiaj wspaniałego artystę Wiesława Przyłuskiego. Wiesław Przyłuski w 1986 roku uzyskał dyplom w pracowni w klęsłodruku oraz w pracowni typografii w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, czyli w obecnej Akademii Sztuk Pięknych. A dziś gości tutaj u nas, w Ośrodku Kultury Górna w Galerii Sześciu Obrazów z wystawą płaskorzeźb pod nazwą Cisza. Zapraszam serdecznie do spotkania z tym artystą i z jego twórczością. Witam wszystkich Państwa w Ośrodku Kultury Górna na otwarciu wystawy mojej, Wiesława Przyłuskiego, Galerii Sześciu Obrazów, której kierownikiem jest pan Ryszard Tobiański. Dzięki uprzejmości pana Ryszarda i pani dyrektor ośrodka tę wystawę mogłem zrealizować. Na obecną wystawę składa się cykl 20 prac płaskorzeźb wykonanych w blasze miedzianej metodą tłoczenia i repusowania. Obie techniki znane są, można powiedzieć, od tysiącleci. Każde pokolenie jakby na swój sposób próbuje w tych technikach wyrazić, zrealizować pracę. Każde pokolenie rzeźbiarzy w tych technikach właśnie również realizuje pracę. Nie będę zagłębiał się jakby w historię, tak? Ale ważne jest w wypadku tej wystawy dla mnie jej tytuł – Cisza. Cisza, którą ja uważam za czas, w którym można zadawać najważniejsze dla siebie pytania. Można powiedzieć o początek i o koniec i to, co między jest, pokazują właśnie te rzeźby. Między jest taniec, sen, radość, niepokój i przestrzeń, którą musimy pokonać. Prace zostały zrealizowane dzięki możliwości, jaką dała mi moja uczelnia, Akademia Sztuk Pięknych, w postaci możliwości realizowania projektu badawczego na temat właśnie wykonywania płaskorzeźb i rzeźb metodą tłoczenia i wytłaczenia. Thank you.